Na 10. jubileuszowej Wszechnicy Biebrzańskiej. Od 3 lat Wszechnica przyciąga prawdziwe tłumy, zarówno przyrodników, przewodników turystycznych, jak i artystów. A każde takie spotkanie to ogromna dawka wiedzy i przygoda. Tym razem przygoda z drapieżnymi ptakami. Trzy lata temu Wszechnicę utworzyli ekolodzy, przewodnicy turystyczni i pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wszyscy chcieli jeszcze lepiej poznać przyrodę, kulturę i tradycje Doliny Biebrzy. W tej chwili już prawie nam sala pęka w szwach, mamy około 120 osób na sali, także myślę, że to świadczy o tym, że pomysł był udany i jest bardzo duże zainteresowanie. Każde spotkanie jest inne. Wyprawa śladami bobrów, tropienie łosi, poznawanie tradycyjnego rękodzieła ludowego. Tym razem to opowieść o życiu drapieżnych ptaków w Dolinie Biebrzy. Cieszy mnie, że znacznie poszerzyło się grono odbiorców Wszechnicy. Przyciąga Wszechnicę już nie tylko biebrzan, tych biebrzniętych lokalnie, że tak się wyrażę, ale biebrzniętych dalekodystansowych. Na spotkania Wszechnicy przyjeżdżają przyrodnicy z innych polskich parków narodowych i znani fotograficy. Na jubileusz zaproszenie przyjęła profesor Ewa Symonides, główny konserwator przyrody. W ciągu 2-3 lat to bagna biebrzańskie będą znane rzeczywiście na całą Europę. Nie tylko jako takie żywe, cudowne laboratorium naukowe, ale także jako wielka atrakcja turystyczna. W spotkaniach Wszechnicy biorą udział właściciele gospodarstw agroturystycznych, miejscowi twórcy. Ta musi być idealnie wyklepana i dobrze naostrzona. To podstawa. Potem wszystko już w rękach kosiarza. Z Dolnego Śląska jesteśmy akurat. W Mistrzostwach Polski w koszeniu bagiennych łąk wystartowało 25 dwuosobowych drużyn. To reprezentacje parków narodowych, fundacji ekologicznych i rolnicy z całej Polski. Nastroje bardzo dobre, ino za warunki, no trochę wody więcej, ale poradzimy sobie z tym. Lato było mokre i po raz pierwszy od wielu lat na biebrzańskich łąkach jest tak dużo wody. Kosiarze brnęli w bagnie po kolana. Sianokosy w takiej wodzie to prawdziwe wyzwanie, nawet dla zaprawionych w boju miejscowych rolników. Po wodzie nie pójdzie kosa, trzeba wszystko w powietrzu te kosy utrzymywać. Każda z drużyn musiała skosić pas długości 100 metrów. Liczył się nie tylko czas, ale i dokładność. Kępy przeszkadzali, trochę twarda trawa. Woda, no ale ciężko bokać, ale kosiliśmy. Nie kosię, jak jestem w takiej wodzie, nigdy jako zjem. Mistrzostwa w koszeniu bagiennych łąk to sposób na podtrzymanie tradycji. Dawniej biebrzańskie mokradła miejscowi rolnicy kosili tylko kosami. I to bardzo sprzyjało przyrodzie. Chcę pokazać, że dzięki działalności ludzkiej, a konkretnie kos, to co mamy nad Biebrzą, może funkcjonować dalej. Bez tego koszenia nie byłoby ani roślin, ani zwierząt, głównie ptaków. Biebrzańskie mokradła są unikatowe w skali Europy. To raj dla ptaków i ornitologów.